coraz częściej mam taki czas dla siebie i coraz częściej jestem egoistką, że wybieram czas sama ze sobą. No, dużo uczy, na pewno. Podobno Sharon Stone zamknęła się w łazience i tak płakała, że nie mogła się opanować, ale powiedziała, że wyjdzie, aż po prostu nabierze sił na kolejne 40 lat. Ja myślę, że 40 lat jest super, po prostu nabiera się dystansu do siebie, do jakieś inne wartości. Cały czas się zmieniam na pewno, ale czekam na te kolejne 40, a może jeszcze więcej, co mi pokażą. Z biegiem czasu zaczęłam zdawać sobie sprawę z tego, że nie spotykam się z ludźmi, którzy nie są na mojej fali energetycznej, tak bym to powiedziała, że nie są, jeżeli tylko ktoś zaburza, jest jakąś po prostu w złej energii i rozsiewa jakieś takie negatywne myśli, to staram się omijać te osoby. No właśnie, kiedyś wydawało mi się, że to jest straszne nudziarstwo, w ogóle ten wieczorny rytuał, ale właśnie padłam ofiarą tych wieczornych rytuałów, czyli taką czynnością, którą zawsze, ale to naprawdę zawsze robię, to jest po prostu kąpiel. Po prostu wszystko ze mnie schodzi i ta kąpiel jest jak taka oczyszczająca, dla mnie niesamowicie ważna. Też mam te swoje poranne rytuały. Oczywiście staram się zdążyć, jak chyba 99% matek, wyrobić po prostu na czas, czyli zazwyczaj robię śniadanie, ubieram moją, to znaczy staram się po prostu pogadać jeszcze z moją córeczką, zawieźć ją do szkoły, zawieźć drugą, pogadać z drugą przywaną córeczką i to jest coś takiego, że wtedy staram się jakoś w tym szaleństwie tego poranka jakoś znaleźć normalność, ale piję matcha, no i później do działania po prostu, do normalnego poranka z całą rodziną, żeby zdążyć, żeby się wyrobić, żeby nie spóźnić. Siła wyższa, to myślę, że to jest takie pytanie, na które nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo cały czas doświadczam jej, jest ona ze mną, wiem, że jest, ale niech pozostanie taką sferą jakby tajemnicy dla mnie i mojej takiej intymności. Wróżka? Wróżka. Ja się boję wróżek, bo myślę, że mają niesamowitą moc, bo jeżeli to jest tak, trochę jak taka samo spełniająca się przepowiednia, że ktoś ci powie, że no, będzie pani wspaniałe życie, w ogóle genialne, zdrowe i rzeczywiście ty zaczynasz, podobno już wiemy, że mózg jest neuroplastyczny, czyli tak jak pewne rzeczy będziemy projektować, tak się to będzie działo, ale właśnie boję się, nie byłam nigdy. Boję się, wiesz co, takiej negatywnej energii, negatywnych komentarzy, negatywnych zdań, tego, że wiem, że to rośnie jak taki cichy demon, który może ciebie bardzo zatruwać i jakby odbierać jakby radość. Przecież jesteśmy tutaj krótko w tym naszym ciele, w tym naszym życiu. Myślę, że warto lepiej po prostu zachwycać się światem, niż patrzeć na jego złe strony.